moje ptaszynki, tutaj Paulinka X. No i dzisiaj przetestujemy dwa smaki popki i tak w ogóle. Tutaj macie mojego TikToka, polecam sprawdzić, wejść na niego i sprawdzić, co ja tam nagrywam. No i w ogóle dajcie subka. No i chyba już lecimy ze smakami popki. Jestem ciekawa smaku Oreo, więc teraz go przetestujemy. Tu było otwarcie, więc całkiem spoko. Jest to tak oto zapakowane, więc otwieramy, wezmę se nożyczki i dajemy czadu. Pachnie jak Oreo i wygląda tak. Dobra, dobre jest to. Taki paluszek w Oreo. Naprawdę jest dobre. Ocenka tych moich Oreo to 8 na 10. Czas na drugi smak popki, truskawkowy. Jestem bardzo ciekawa, czy to będzie dobre. To jest otwarcie, więc otwieramy. Teraz jest trudny. O jest, poszło jakoś. Tak wygląda. Jest takie samo opakowanie. Jestem tego truskawkowych ciekawa. Pachną truskawkami tak intensywnie. Tak wygląda. Pyszno. To. Jest pyszne też. Mogę określić, że to jest pyszne. Jakby nie wiem, które tej rywalizacji wygląda, że wygrają. Jestem jeszcze z tym Oreo dla pewności. No, ocenka 8 na 10, a tych truskawkowych ocenka 9 na 10. Nie wierzyłam, bo myślałam, że mi Oreo będzie życiem lepiej smakować. Naprawdę ja tak myślałam. Ludzie się mylą, zapamiętajcie to. Ludzie się mylą. Nie ma tak łatwo w życiu. W ogóle dzisiaj nagrałam aż po tej pierwszej serii Studio Dread. Nagrałam dwa filmy łącznie z tym, bo później by mi się nie chciało jakby nagrywać, więc albo jutro. Więc pierwsze. To jest pierwszy test, to znaczy tamten był pierwszy test. Ocenka 7 na 8 na 10. I tu jakby pokazują, że się zmieści do torebki. Do torebki. A teście numer 9 na 10. Tu też pokazują, że się mieści do tego perennych. Dobra, to nie pisze po polsku, chyba po angielsku, więc
Tym miłym teściem wam żegnam. Pa, pa. Ale, nie? Maszynę. Tak, kurde.